Witajcie w kolejnym odcinku z Rodzinki i Biadak, moi drodzy. Mamy srogą zimę, jak widać. I zaszły kolejne zmiany w naszym domku. Kto ogląda serię z Rodzinki Zastępczej, pewnie wie, że musiałam usunąć sporo panów, dlatego troszkę nam się podmieniało w domku. Ale jest chyba skromniej, tak mi się wydaje, że jest skromniej, bo nie miałam już tyle funduszy. No ale jakoś tam się dorobimy. Sławek już tutaj robi samochód, Barbina zaraz otworzy kwiaciarnię, więc będzie dobrze. Oczywiście otworzy ją, jeśli ogarnie dzieci najpierw, tak? A to jest nie lada wyzwanie. My tutaj z rana już mamy problemy. Swoją drogą Barbina nam przytyła. Zobaczcie. Urósł jej brzuch. I jak mi to wyskoczyło... jaki tyłek. Jak mi to wyskoczyło, to się wystraszyłam, że ona jest w ciąży. Bo mi tak na nią zbliżyło. Ale na szczęście nie, chociaż nie ukrywam, myślałam o kolejnych dzieciach. Nie będę pokazywała, bo ten domek jest za mały, żeby cokolwiek pokazywać. Zniknął telewizor, kanapa. Nie było mnie stać, żeby ponownie to urządzić. W ogóle zmniejszam im tą sypialnię, więc już za bardzo miejsca na to też nie ma. Sławio, robisz tam? Dobra, rób. Bo potrzebujemy pieniędzy. Mała dostała jeść. Jeszcze ta by mogła zjeść przed spaniem, bo one buszowały w nocy i oczywiście teraz są głodne i niewyspane, prawda? Dziewczynki już wszystko potrafią, bo je nauczyłam. Nie wiem, czy ja je pokazywałam wam ostatnio? Chyba tak. To jest Karolinka, a tutaj nam padła na podłodze Kornelia. Tak właśnie. A matko, Balbina musi schudnąć. Albo chociaż się ubrać. Obudź się, dziecko, zjesz i pójdziesz spać. Ją też trzeba do końca. Tak, idziecie spać, a mama będzie mogła sobie popracować trochę w kwiaciarni. Wypij sobie to mleko. Czy ty musisz teraz to ruszać? Przecież już jej daję jeść, nie marudzić mi tutaj. Co jest z tym dzieckiem, no? Mam nadzieję, że dzisiaj nie będą mnie denerwować. No, jadła się super. I włóż jeszcze Kornelię. Proszę cię, nie zasypiaj mi, bo ja chcę, żebyś już się położyła do końca. Super. Początamy po... Włóż ją do tego końca! Znowu będzie kolejny odcinek z wkładaniem dziecka do kojca. Skąd my to znamy? Brawo. Zaraz się zeszczasz, Balbina. I tyle z tego będzie. Nura! Niedobra! Wszystko na głowie Balbiny, a Balbina zaraz się zeszcza, bo Sławek musi niestety zarabiać kasę. Póki co to on zarabia więcej, a my musieliśmy od nowa otworzyć też przedsiębiorstwo, więc zaczynamy praktycznie od zera, bo ich wyprowadziłam na chwilę, więc niestety przepadło. Przepadło, moi drodzy. Zdarza się, ale cóż. Sprzątaj to szybciej. Weź sobie prysznic, nawet śniadania jeszcze nie jadłaś. Czemu ona znowu chce ciągle tych tostów? Nerwuje mnie to. Sławek?
ktoś mi tam nasikał. Nie, jakieś rachunki przyszły. O, ty jeszcze masz tu kwiatki. Ja jej nie stawiałam tego do robienia kwiatów, bo na razie nie mamy na to w ogóle czasu, żeby ona jeszcze się bawiła w robienie tych kwiatków, więc na razie tylko takie zgry same wzięłam. Ja ci wzięłam taką aspirację? Rany boskie. Denerwuje mnie to. Weź jakieś resztki. Cię bardzo proszę. Tak, weź te tosty z serem. Zaraz się dzieci obudzą i nie otworzymy tej kwiaciarni, no pewnie. Nie mam już słów. Już to jak się ma dwójkę dzieci, to jest tragedia. W sumie to Sławek. Może jeszcze zjeść? Mógłby zjeść. Niech się Sławek nimi zajmie, nie obchodzi mnie, że mu się chce spać, ja chcę otworzyć kwiaciarnię. I koniec. Ja chcę otworzyć swój biznes. Też mi się coś należy od życia. Tak jest. I tak to wygląda, moi drodzy, w ogóle. Bo wiecie, mamy zimę, niedługo święta, to wiecie. O, jeszcze powinnam choinki wystawić na dwór, żeby kupowali, ale to jeszcze z czasem, bo jeszcze jest początek zimy dopiero, więc wiecie. To świąt daleko. Także tak, damy radę. Powolutku. No jeszcze weź tą pocztę, opłacimy rachunki. O, już możesz go pomalować, no to chłopie, weź go pomaluj i jazda z tym. Tylko najpierw te rachunki ogarnijmy. Nikt cię nie jadę, Boże! Po to do mnie wyzwaniacie? Otworzyłaś? Super. Weź. Pracuję jako kasjerka. Zablokowałam drzwi, więc nie powinnam wchodzić na chatę. Sławek jest padnięty, ale ogólnie... Zaraz, zaraz! Już widzę, że ty tutaj lecisz! Dziecko drogie, nie ma opcji. Wstęp tylko dla mnie i koniec. Żadnych psów, żadnych dzieci w mojej kwiaciarni. Mi cholera wlazła. I następna tu lezie, ale zamknęłam drzwi, no! Widzicie wy je? Co za małe, brzdące, paskudne. Baw się klockami. Baw się klockami. Jazda. Z mojej kwiaciarni. Masakra. W ogóle nie zwróciłam uwagi, ile było za te rachunki. Niestety musimy wychodzić też na dół do klientów. Ale damy radę. Na pewno, bo jak ja wchodzę do sklepu, też się rozbieram, nie? O rany. Och, nareszcie Sławek skończył. Nie skończył. A myślisz, że mnie obchodzi, że tobie chce spać? Masz pomalować ten samochód. Nie. Spadaj na drzewo. Co tu się dzieje? Udało się, wow. O, kupił. Ale tak się zastanawiam, ile to kosztowało w ogóle? Bo czy jak ja daję rzeczy z modów i jak je kupuję tanio, to czy... One też się sprzedają. Jak to bardzo tanio? Przecież dawałam najdroższą, znaczy drogą dawałam. No niech was wszystkich. Co ty robisz? Co ty robisz, Balbina? Co ona robi? Aha. Jezus Maria. Odejdź. Idź, przyjmij te pieniądze. Świetnie. Chyba cię coś boli. Kobieto, śmiesznie tanio. Przecież ustawiałam wszystko na drogo. No. I tak to jest. Czemu to jest bardzo tanio? Ja to chyba muszę zrobić po swojemu.
szpitale jest bardzo tanio. To dlatego, że to są te kwiatki z modów, czy... Nie wiem. W ten sposób to my nic nie zarobimy. Na tym sklepie. Chyba muszę kupować roślinki z gry, bo inaczej nam się to nie opłaca. 26 simulanów. Wow. Wow. Brak miejsców. Ja was tu muszę... Nie wnikam. Śpisz sobie najlepsze, a dzieci robią co chcą ze swoim życiem. Dobrze. Ja się nie przejmuję. W ogóle. Ja się cieszyłam, że kupiłam tanio kwiatki. Okej, ja nie mam pytań. Jeden simulon. Świetnie. Dobra, to w ogóle nie ma sensu, moi drodzy, powiem wam. Bo my na tym nic nie zarabiamy. Czy to jest nura? Na szczęście nie. Co, patrzysz, jak ci wyjada jedzenie? Zamykaj to. Ja tu muszę pomyśleć, jak to zorganizować, bo nam się to nie opłaca. Kompletnie. Przesuń się! Oszaleję z wami wszystkimi! No i nie zamkniemy, bo ona mi stoi przede mną i się patrzy na kwiatka. Spoko. O, jakaś dziewczynka przyszła. Chciałabym zamknąć lokę. O, ty jesteś znowu brudna. Wstawaj, Sławek. A, wykąp Kornelię. Nie ty. Proszę, skoro już udało ci się stamtąd wydostać. Tak, i się wszyscy zblokują. Świetnie. To też jest... Nie, to jest za 19. Proszę. Nie pomyślałam chyba za dobrze o tym. Dasz radę jeszcze zrobić siku? Dobra, ona jest tylko brudna. Ale wannę mam brudną, Jezus Maria. Potem ją burz do końca. Skończyłeś ten samochód? Oczywiście, że nie. Zostaw to dziecko w spokoju świętym. O, za dwa dni mają urodziny. Świetnie. Napełnij miskę psu, bo twoje dziecko właśnie zjadło. Dlatego nie jest głodna. To by wiele wyjaśniało. O, fajnie, że się załatwiła. Skończyłeś ją pompać? Ile będziesz ją tutaj? Rany boskie. Weź posprzątaj to. Nie schowałaś i... Teraz śmierdzi. Ty wykąp Karolinę. Świetnie! Ty jesteś głodny, dobra, to już sobie zjedz coś jak musisz. Zjedz tą zupę. Widzę, że nas tutaj czeka sprzątanie. W ogóle patrzcie, cena przeciętna. Drogo, bardzo drogo. Tanio. Ja nie wiem. Dla mnie wszystko tak samo. Brak misów. Co to byś tam dzieje? Ty chyba nie umiesz gotować, co? Za bardzo. Ale może przeżyjesz? Umyta? Świetnie. To busz ją do końca. Jej, 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 a potem się odpręż. Co tobie, Nura?
Też jesteś brudna. Już ją tak szybko włożyłaś do... Tak, właśnie. Tak właśnie. Ja nie mam pytań. Co jest z wami? Ja po prostu będę milczeć. Podpisz się, Sławek. Świetnie. Idź się, odpręż. Spełnimy ci pragnienie. Nie możesz przejść, bo samochód. Mhm. Ile dostaniemy? Gdzie to się robiło? Ej. O, tutaj. No nie, nie chcę go wkładać. No. 5000, super. Teraz trzeba kupić nowy. Aha, to było w hobby. Dobra. Dobra. No i mamy przynajmniej jakieś pieniądze, można pomyśleć, co dalej zrobić z kraciarnią i tak dalej. Balbina w poduszkach. No nie, już się obudziłaś. Co za dzieci, dobra. Udajemy, że nie słyszymy. Im też się coś od życia należy. Dobra. Musisz ją wypuścić. I ją też. Niestety. Chciałaś dzieci? To masz dzieci. Na szczęście za 2 dni będą już większe. Także tak, może damy radę. Tak, a jeszcze chciałam kolejne, nie? To już na pewno bym sobie poradziła. Po prostu już widzę, co by tu się działo. Dwójce nie ma tak łatwo. Oj, nie ma. Dobra, idź spać. Powinnam drugi nocniczek kupić, ale dobra. Załatwiłaś się? Nie, nie załatwiłaś się. Dlaczego? Nie. Boże, Balbina, ale ty jesteś gruba. O rany. O. O. Słodziaczek. Pięknie. Takie miłe zakończenie odcinka. Długo tam jeszcze na tym nocniku będziesz siedzieć, dziecko. Siostra też chce skorzystać. Ona się w ogóle nie wyspała. Co ona robiła w tym łóżeczku? Brak słów. Balbina, musisz znowu wstać. Takie życie, moi drodzy. Dobrze, będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Taki sobie spokojny, spokojny w cudzysłowie, z życia biedaków. No ciężko ogarnąć wszystko z tymi dziećmi. Ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. Za 2 dni będą urodzinki, więc... No myślę, że w kolejnym odcinku już nadejdzie ten czas. Tak chyba będzie właśnie. Barbina ma jeszcze 11 dni. Sławek 13. Co ty chcesz? Zatrudnić Cyryla. Aha. Nie żeby coś, ale wiesz... A to jest... twojej żony kwiaciarnej i ona decyduje, kto w niej będzie pracował. Sławę Omirze. No dobra. Pomyślimy, czy będziemy jeszcze powiększać naszą rodzinę. Ale póki co, to musimy wychować nasze 2 córki, z którymi nie jest łatwo. I zobaczymy, jak to będzie. Także dziękuję wam dzisiaj za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!